jak wykonać świecący w ciemności słoik. Tym razem również pokażę, jak wykonać świecący słoik, ale troszeczkę innym sposobem. Do jego wykonania będziemy potrzebować folię, którą sobie przycinamy do odpowiedniej wielkości, słoik, niewielki pędzelek i farbki akrylowe fluorescencyjne, w moim przypadku zielona i niebieska. Będziemy nakładać na folię kropeczki farby za pomocą pędzla. Kropeczki zrobione. Teraz czekamy, aż farba wyschnie. Kiedy farba wyschnie, folię rolujemy i wrzucamy do słoika. Tak wygląda to przy zgaszonym świetle. Dla porównania słoik z pierwszego sposobu na żywo zdecydowanie lepiej to wygląda. Jak dla mnie oba ciekawe, jednak pierwszy sposób prezentuje się znacznie lepiej.